Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Chciałbym również przekazać pozdrowienie od naszego zboru w Wisłoczku. Chciałbym również podziękować wam za modlitwy, bo wiem, że modlicie się za naszą siostrą, która choruje. I powiem tyle, że na dzień dzisiejszy jest w szpitalu, ale lekarze właściwie nie są w stanie już jej pomóc. Ale to, co nas pociesza i co nas motywuje do tego, aby się modlić, to to, że on nie musi, ale może pomóc. I chciałbym dzisiaj, drodzy bracia i siostry, podzielić się z wami takimi moimi przemyśleniami, dlatego że chciałbym dzisiaj powiedzieć, czy przekazać niektóre prawdy, które są zawarte w Bożym Słowie, ale chciałbym na początku powiedzieć, że nasze wyobrażenia, które mamy w naszym codziennym życiu, są wielką przeszkodą w relacji z naszym Panem. Bo my mamy, jako ludzie, oglądamy różne sytuacje i mamy swoje wyobrażenia, mamy swoje zdanie na ten temat, a tak naprawdę można powiedzieć, że wyobrażenie to w naszej świadomości powstaje taki obraz sytuacji, którą oglądamy, która nas dotyka. Jakiś przedmiot, kiedy oglądamy, możemy sobie wyobrazić, czy jakąś osobę. I to się opiera na właśnie na takich spostrzeżeniach, jakie my, każdy z nas mamy. I każdy właściwie ma jakieś inne to wyobrażenie o danym rzeczy czy o jakimś temacie. I mamy wyobrażenie, jak zachować się w różnych sytuacjach naszego życia, bo tak naprawdę każdy z nas podejmuje jakieś decyzje, wyobrażamy, jak to najlepiej rozwiązać, załatwić, jak rozwiązać problem. Wiemy, mamy swoje wyobrażenia, jak powinno wyglądać małżeństwo, rodzina, zbór, jak powinny wyglądać nasze relacje, które mamy. Mamy swoją jakby taką ocenę, ale zawsze powstaje u mnie takie pytanie, czy to moje wyobrażenie jest zawsze właściwe. Czy ono jest takie, jakby Bóg sobie tego życzył, jakby Bóg tego chciał, abym ja mógł się tak zachować. I dzisiaj ma to takie szczególne znaczenie, drodzy bracia i siostry, bo każdy dzień jesteśmy bombardowani różnymi informacjami, z którymi musimy się zmierzyć. Te informacje są bardzo różne, są bardzo sprzeczne czasami. I sami oceniamy, zajmujemy jakieś stanowisko i słyszymy codziennie już od jakiegoś czasu COVID, słyszymy pandemia, jakoś się każdy z tym zmierza, każdy próbuje zrobić sobie jakieś takie właściwe wyobrażenie. Słyszymy, jeżeli po prostu otwieramy czy radio, czy cokolwiek, ile zakażonych, ile wyzdrowiało, ile umarło i to wszystko jakoś powoduje w nas, ma to wielki wpływ, próbujemy się z tym zmierzyć, chcemy dowiedzieć, gdzie prawda leży. I tak ostatnio takie informacje dochodzą, że szczepienia zakończą temat. Ale też nie wiem, czy to wyobrażenie, które dociera do nas, czy ono jest właściwe, jak to wszystko będzie. Ale drodzy bracia i siostry, to ma wpływ na naszą relację z naszym Panem. To wszystko, co nas otacza, wiele różnych sytuacji, których doświadczamy. Ale kiedy popatrzymy do Bożego Słowa, możemy zauważyć, że właśnie bohaterzy wiary, ludzie, którzy są opisani na kartach Słowa Bożego, również zmierzali się w różnym czasie, z różnymi sytuacjami. Jedni mogą służyć nam za przykład, ale też inni mogą służyć nam na przestrogę. I pozwólcie, że chciałbym,
bo nie sposób wszystkiego tutaj jakby powiedzieć, ale chciałbym jakby przytoczyć no, parę historii, które są zapisane w Bożym Słowie. I właśnie pierwszą taką chciałbym wspomnieć właśnie był prorok Samuel. Był to człowiek, który był jakby podarowany od Boga. Jest o nim napisane, że kiedy dorósł już, nie chcę czytać całej tej historii, bo ją mamy zapisane w pierwszej księdze Samuela, możemy sobie przeczytać i wiem, że dla tych, którzy czytają Boże Słowo, ta historia jest znana, ale jest tam napisane, że żadne z jego słów nie upadło na ziemię. I był znany z tego, że był prorokiem Izraelu. I jego słowo, kiedy zostało wypowiedziane, ono nie było pustym słowem, ono nie upadło. I Bóg posyła Samuela do domu Isajego, aby namaścić Dawida na króla. I właśnie ta historia jest opisana w 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela. I też wiemy, że kiedy Samuel dotarł tam do tego domu, kiedy już jakby powiedział, o co się rozchodzi, po co przyszedł, to kiedy ojciec zaczął mu przedstawiać swoich synów, to kiedy przyszedł pierwszy, to Samuel mówi w ten sposób w 6 wersecie, a gdy przyszli, zobaczył Eliaba, pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem pańskim. To było wyobrażenie na Samuela, taki wpływ zrobił właśnie ten syn, że pomyślał, ten jest pomazańcem pańskim. Ale drodzy bracia i siostry, ale Boża interwencja sprawiła to, że w następnym wersecie Pan mówi, nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I ta Boża interwencja sprawiła to, że ojciec musiał zawołać tego zapomnianego syna gdzieś tam na pastwisku, który był, musieli poczekać, aż przyjdzie i namaścił Dawida na króla. I można by było tą historię jeszcze przytoczyć, może więcej, ale właśnie chciałbym jakoś zwrócić naszą uwagę na to, że jednak Samuel był prorokiem pańskim, jego słowo nie upadało na próżno, nie mylił się, ale jednak to jego wyobrażenie, ta sytuacja, w której się znalazł, kiedy zobaczył tego Eliaba, mówi, ten jest pomazańcem pańskim. Ale Bóg nie pozwolił i mówi do Samuela, nie patrz na to, co widzisz. I drodzy bracia i siostry, chciałbym przypomnieć jeszcze jedną starotestamentową historię, którą mamy zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, 5 rozdział i cały ten 5 rozdział. Zachęcam do przeczytania, nie będę go czytał, bo uważam, że znamy ten temat, ale jest to historia Namana, wojska króla aramejskiego. Był to wysoki mąż wojskowy, a tam jest napisane, że on nabawił się trądu. I kiedy czytamy tą historię, to możemy zauważyć, że w tej historii jest wiele osób, które tam występują. Była tam dzieweczka, która służyła pani Namana i ona powiedziała, jak dowiedziała się, co się stało z jej panem, to ona mówi, o gdyby mój pan dostał się do proroka, który mieszka w Samarii, ten by go wnet uleczył z trądu. To była ta pierwsza osoba, która się tam znalazła. To było jej wyobrażenie. Pomimo tego nie umiem sobie, drodzy bracia i siostry, jakoś porozumieć, kiedy czytam tą historię. Dzieweczka, która została wyrwana z domu, była w stanie przebaczyć i powiedzieć, gdyby to mój pan zetknął się z prorokiem. Po ludzku można by było powiedzieć, ta dzieweczka miała prawo do tego powiedzieć, dobrze ci tak, bo została wyrwana, została oderwana od rodziców. To nie była dorosła osoba,
ale ona jednak dała takie świadectwo i to świadectwo sprawiło, że król Aramu pisze list do króla izraelskiego i mówi, masz mi uzdrowić tego mojego przywódcę. Kiedy król izraelski to usłyszał, człowiek na wysokim stanowisku, to powiedzieć, dobrze, jest prorok, niech dowie się cała ziemia, że jest Bóg w Izraelu, to on mówi, szuka zaczepki. To była odpowiedź króla, to było jego wyobrażenie na tą sytuację. Król izraelski, który miał władzę, który liczył się w jakiś sposób prawdopodobnie z Bogiem, a jednak mówi, szuka zaczepki. Kiedy Elizeusz dowiedział się o całej tej sytuacji, to mówi do króla, poślij go do mnie, to ja mu pomogę. I przyszedł Naaman z całą tą swoją świtą, przyszedł właśnie tam do tego domu i Elizeusz wysyła swojego sługę i mówi do niego, idź, obmyj się 7 razy w Jordanie i będziesz czysty. Kiedy to Naaman usłyszał, to czytamy, że oburzył się, odchodząc powiedział, myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chore miejsce i usunie trąd. Takie było myślenie Naamana, który przyszedł po zdrowie, po uzdrowienie, a kiedy usłyszał to, co ma zrobić, rozgniewał się, bo też to było jego wyobrażenie. I drodzy bracia i siostry, gdyby nie słudzy tego Naamana, którzy właściwie nie mieli żadnego zdania, bo to był ich Pan, ale widząc tą sytuację mówią, czy coś trudnego ci powiedział, masz do zrobienia. I on wycofał się z tego swojego jakby zamiaru odejścia i skorzystał, drodzy bracia i siostry, poszedł do Jordanu, zanurzył się, jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecka. I czytamy w 15 wersecie, wrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, przyszedłszy tam, stanął przed nim, rzekł, oto teraz wiem, że nie ma za całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij za ten dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmie. Choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. I zobaczmy, drodzy bracia i siostry, postawę Elizeusza. Czytamy w następnych rozdziałach, że to byli ludzie, którym, można by tak powiedzieć, doskwierała bieda. Prorocy mieli problem z jedzeniem, bo można powiedzieć, czytamy jednym z rozdziałów tej księgi, że jakieś zatrute owoce gotowali, żeby się najeść. I też Elizeusz uzdrowił to wszystko. Nie przelewało się, budowali. Była taka okazja, bo kiedy czytamy, co przywiózł Naaman, można było całe osiedle pobudować za te pieniądze. Jako żyje Pan, przed którego oblicze stoję, nic nie przyjmę. Taka była postanowienie, bo Elizeusz miał relację z Bogiem. Choć nalegał, odmówił. I później Naaman prosi go, że zabierze sobie trochę ziemi. Zawsze nad tym myślałem, dlaczego on to robił. Ale właśnie prawdopodobnie dlatego, że on wsypał tą ziemię w tym swoim gdzieś tam otoczeniu, klękał i modlił się do Boga Izraela, bo takie było jego zrozumienie, bo to był poganin, który wchodził do świątyni pogańskiej i tam się kłaniał jakimś bożkom. Ale kiedy to się wydarzyło w jego życiu, to zrobił to. I mówi, wybacz mi, kiedy będę się musiał ze swoim Panem iść do świątyni, że tam się ukłonię. Elizeusz mówił, nie ma problemu, możesz to zrobić. Ale chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę, ale był tam Gehazi, był tam sługa Elizeusza. Kiedy on to wszystko obserwował, widział cały
ten orszak Namana widział to bogactwo, które on przywiózł, nie mógł to jakoś puścić. I mówi sobie, oto mój Pan oszczędził Namana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim, wezmę coś od niego. I drodzy bracia i siostry, jakoś te słowa zawsze są taką, tak blisko mojego serca, taką przestrogą. Elizeusz, kiedy odpowiada Naamanowi, mówi, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, nic nie wezmę. A Gehazi mówi, jako żyje Pan. To był człowiek, który żył w bliskości swojego, można powiedzieć, Pana, czy proroka Elizeusza, obserwował, był świadkiem tego, co się wydarzyło. Ale taki wpływ miał, takie wyobrażenie tego wszystkiego, jest szansa skorzystać z tego. Ale jednak ta różnica, drodzy bracia i siostry, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. A ten sługa mówi, jako żyje Pan. Też był przyzwyczajony, ale zabrakło mu tej odwagi powiedzieć, jako żyje Pan, przed którego oblicze stoję. Bo gdyby to może wypowiedział, to by się wycofał z tego, co zrobił. I wiemy, jak się ta historia zakończyła, że on poszedł, skłamał. Można powiedzieć, diabeł mu dał więcej niż chciał, bo mu dwukrotnie Naaman nałożył. Ale później, kiedy wraca do swojego pana, czy Elizeusza, to mówi do niego, gdzieś chodził, gdzieś był, coś robił. A on mówi, no nigdzie, nigdzie nie byłem. A Elizeusz mówi, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, oliwniki, winnice, trzody owiec i bydło niewolników i niewolnice? Taka była wartość tego, co Gehazi sobie, co otrzymał od Naamana. Szaty, oliwniki, winnice, trzody owiec, bydło niewolników i niewolnice. W jednym momencie mogło się odmienić jego życie. Ale niechaj trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa. Drodzy bracia i siostry, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Chciałbym, żeby ta świadomość towarzyszyła mnie, nam wszystkim, chodząc, żyjąc w tych różnych sytuacjach życia naszego, w tych różnych sytuacjach nawet tego naszego wyobrażenia, w którym czasem trzeba nam się zmierzyć z różnymi sytuacjami, ale jednak Elizeusz mówi, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Słudze Elizeusza tego zabrakło. Wiedział, że żyje Pan, że jest, że istnieje, ale tego mu zabrakło, że przed którego obliczem stoję. I właśnie w tych czasach, w których dzisiaj żyjemy, tego nam tak bardzo potrzeba, aby ta świadomość tego, że Pan Jezus nas zbawił, powołał nas, jesteśmy Jego własnością, jesteśmy Jego dziećmi, ale to nas zobowiązuje do tego, że stoimy przed Nim. Każdy nasz czyn, słowo, to co robimy, co mówimy, jest jawne przed Jego obliczem. Tak było w życiu Elizeusza. I nie pozwolił sobie, choć mógł. Słudze tego zabrakło. Czasami nam też może zabraknąć, kiedy w różnych sytuacjach możemy się znaleźć. I chciałbym jeszcze jedną historię przytoczyć. Też Jonasz to był prorok, który został wysłany do Niniwy, miał poselstwo od Boga dla tego miasta, miał przekazać, że Niniwa zostanie zburzona ze względu na to, że jest wielki grzech, który dotarł przed Boże oblicze. I Jonasz odebrał od Boga to poselstwo, to co miał do przekazania, ale pomyślał sobie,
Bóg jest miłosierny, Bóg jest litościwy, na pewno odmieni swoje zdanie. I poszedł do portu, kupił bilet, zamiast do Niniwy pójść, pojechał w odwrotną stronę i nie wykonał Bożego zamiaru. Bóg musiał go doświadczyć i wiemy, jak ta historia się potoczyła, kiedy Jonasz jakby naprawił swój błąd, dlatego że Bóg go koryguje, chociaż był niezadowolony z tej swojej misji, ale idzie do Niniwy, głosi i Niniwa naprawdę zaczęła pokutować, król, wszyscy mieszkańcy i Bóg odmienił tą jej sytuację i można powiedzieć, że Job był zły na Boga, bo wiedział, że tak się to zakończy. Ale jednak możemy powiedzieć, że tak naprawdę, chociaż zwiastował, ale był niezadowolony z tego, że Bóg okazał swoje miłosierdzie dla tego miasta. Wiemy, że kiedy już spełnił swoją misję, kiedy Bóg ten krzak tam wyrósł, żeby mógł w cieniu jego przebywać, kiedy później ten krzew po prostu został zniszczony, to jakby ma pretensje. I drodzy bracia i siostry, był prorokiem, wziął od Boga poselstwo, a jednak go nie wypełnił. I to jest taką przestrogą dla nas. I dla mnie, wiecie, kiedy ostatnio chciałbym jeszcze przeczytać jedno miejsce z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału. I tam jest, kiedy Pan Jezus już, można powiedzieć, był to już bliski czas, kiedy miał wypełnić wolę Ojca, kiedy miał pójść na Golgotę, kiedy przekazał swoim uczniom, że przekazuję wam królestwo, jak i Ojciec mój mi przekazał, jakby daje uczniom te swoje polecenia, to później 31 werset i drugi czytamy: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się mnie trzykroć zaprzesz, że mnie nie znasz. I drodzy bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili tą wielką miłość naszego Pana. Diabeł, nasz nieprzyjaciel, robi wszystko, aby przesiać naszą wiarę, aby nas zepchnąć z tej drogi. Zsyła różne sytuacje, różne doświadczenia, ale tu jest niesamowita obietnica, o której czasami zapominamy. Pan Jezus mówi: ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty się kiedyś, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Drodzy bracia i siostry, kiedy popatrzymy na historię Piotra od tego momentu, to naprawdę jakoś zawsze z takim podziwem patrzę na to, że ta modlitwa Pana Jezusa była tak mocna, tak działająca, że przeprowadziła Piotra przez te różne sytuacje, przez te różne trudne doświadczenia. Dlatego, że tak jak Pan Jezus mu powiedział, pomimo że on z takim zapałem mówi: Panie, gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. Wiemy, że zaparł się Pana Jezusa. Później, kiedy już po zmartwychwstaniu wraca do swojego rzemiosła, idzie ryby łowić, reszta z nim. Ale drodzy bracia i siostry, jakoś Piotr cały czas szedł, może tak trochę z tyłu, ale szedł za Panem Jezusem, bo ta modlitwa, aby jego wiara nie ustała, miała działanie w jego życiu. I Piotr, kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, przypatrywał się temu i słyszał to jego wezwanie: nie odchodźcie z Jerozolimy,
aż zostaniecie napełnieni Duchem Świętym. Kiedy to się wydarzyło, drodzy bracia i siostry, to już był inny Piotr. I kiedy właśnie stał już później przed ludem w Izraelu czy w Jerozolimie, wiele już się nie bał. Już miał tą odwagę, już był w stanie mówić o tym. I Piotr mówi, my jesteśmy świadkami tych rzeczy. Także Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy mu są posłuszni. I właśnie Piotr mówi, my nie możemy mówić o tym, czego doświadczyliśmy. I ta modlitwa Pana Jezusa, a ja prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. Wierzę, drodzy bracia i siostry, że ta modlitwa płaci dla mnie, dla Ciebie, dlatego że my jesteśmy słabi, my bardzo często możemy ulegać różnym sytuacjom. I to tylko niektóre przykłady, które są, ale kiedybyśmy popatrzyli do Słowa Bożego z każdym sytuacji, historii, czy królów, czy byśmy mogli wyciągnąć właśnie takie te wnioski, tego wyobrażenia, które ludzie mieli. Ale w tych historiach zawsze było Boże rozwiązanie. I można powiedzieć, że często było to inaczej, niż ci ludzie myśleli, niż ci ludzie chcieli, ale najważniejsze było to w tym wszystkim. Czym bliżej byli ci ludzie w swojego Boga, tym bliżej było to rozwiązanie. Czym bliżej byli, to Bóg się zawsze przyznawał. Ta korekta była taka minimalna. Czym byli dalej, tym dalej było gorzej. I drodzy bracia i siostry, my również dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że diabeł rozsiewa strach. To jest jego zadanie, bo on jest ojcem kłamstwa i on straszy nas na każdym miejscu, ale nasz Pan, tak jak tu było powiedziane, jego poselstwem, jego misją jest nie bój się. To jest ta różnica. I kiedy znajdujemy się w różnych sytuacjach, zastanówmy się, jak my rozwiązujemy, jak zachowujemy się w trudnych okolicznościach, dlatego że czasem te trudności malują taki przykry obraz naszej rzeczywistości. Wydaje nam się, że już nie ma rozwiązania, że już nie ma sytuacji, ale wiem jedno, że w tych trudnych okolicznościach im bliżej jesteśmy naszego Pana, im lepszą czy bliższą mamy relację, to Bóg jest z nami, bo On jest zawsze. Ta modlitwa, ja prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. I mamy tak wiele obietnic wspaniałych. Chciałbym na koniec przeczytać prorok Izajasz. Już też nam mówi taką jakby tajemnicę, że w 55 rozdziale czytamy, bo myśli moje to nie myśli wasze, drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I tak często zauważamy to, że jakoś trudno nam się zrozumieć, trudno nam pogodzić się z różnymi sytuacjami. Ale tutaj Izajasz mówi o Bogu, moje myśli to nie są wasze myśli, moje drogi to nie są wasze drogi. A później w 40 rozdziale też proroka Izajasza mamy napisane, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą nieba i ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Takiego Boga mamy. A czasami zapominamy i prorok Izajasz przypomina, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że Bogiem wiecznym jest Pan. A Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, dał takie to polecenie dla swoich uczni. W ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy właśnie w 28 rozdziale. Mamy napisane takie te znamienne słowa. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego,
ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Drodzy bracia i siostry, to jest ta obietnica, która napawa mnie taką ufnością, że nie musimy sami, nie musimy wziąć swoje ręce, możemy gdzieś zostawić swoje wyobrażenia i popatrzeć na Pana i powiedzieć: dzięki Ci, Panie, że jesteś ze mną aż do skończenia świata. Tak jak słyszeliśmy wczoraj w tych treściach pieśni, nie wiem, co mi jutro niesie, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie. Dzisiaj jesteśmy, chwała Bogu, że możemy się spotkać, że możemy być razem, że możemy śpiewać, słuchać Bożego Słowa, możemy się modlić, ale nie wiemy, czy jutro będzie taka możliwość. Nie wiemy, ale wiemy, że jestem z Tobą, jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, aż do tego momentu, kiedy przyjdzie, aby nas zabrać do siebie, bo drogo zapłacił za mnie, za Ciebie i przyjdzie taki czas, że przyjdzie, aby zabrać za to, za co zapłacił. A jeżeli ten czas się wydłuży, odejdziemy, to nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Ale kiedy przyjdzie, zostaniemy porwani. To jest ta wspaniała obietnica, drodzy bracia i siostry. Nie musimy się lękać, nie musimy się trwożyć. I niechby moje, niechby nasze wyobrażenia były spójne z wyobrażeniami naszego Pana, z Jego przyszłością, z Jego planem, abyśmy nie musieli korygować, a przede wszystkim, abyśmy nie musieli się bać, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Amen.